Nie pozwolono jej zabrać głosu w Sejmie. Nagrała film. Jedyna kandydatka na oponie będzie mogła zabrać głosu w Sejmie. W środę, 21 października, Sejm zagłosuje w sprawie nowego rzecznika praw obywatelskich. Jak poinformowała Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, jedyna kandydatka na to stanowisko, nie pozwolono jej zabrać głosu na sali plenarnej. Nagrała więc wystąpienie sprzed Sejmu. Decyzja w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich ma nastąpić podczas środowych głosowań zaplanowanych między godzina 18.30 a 20. Przypomnijmy, że kadencja Adama Bodnara zakończyła się 9 września. Obecnie pełni obowiązki OPO do czasu wyboru następcy. Kandydatów na to stanowisko, zgodnie z przepisami, można było zgłaszać do 10 sierpnia. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, obecnie główna koordynatorka sądowych postępowań strategicznych w biurze RPO, okazała się jedyną zgłoszoną kandydatką na nowego rzecznika. Popierana przez KO, Lewicę i 1050 organizacji społecznych, Rudzińska-Bluszcz została negatywnie zaopiniowana przez Sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Teraz o losach tej kandydatury zadecyduje Sejm. Już wiadomo, że bez udziału samej zainteresowanej. Zwracam się do Państwa sprzed budynku Sejmu, bo choć na sali plenarnej odbędzie się dziś głosowanie w sprawie powołania nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, nie pozwolono mi na zabranie głosu przed Wysoką Izbą, powiedziała Zuzanna Rudzińska-Bluszcz na nagraniu wideo. Nie pozwolono mi zrobić tego w środku, spróbuję na zewnątrz. Dlaczego? Dlatego, że jestem uparta i głęboko wierzę, że Rzecznik Praw Obywatelskich powinien być uparty. Czasem nawet uparty na osioł, stwierdziła kandydatka. Nie da się walczyć o lepsze prawo, nie da się pomagać obywatelkom i obywatelom w ich sporach z nieubłaganym systemem, nie da się słuchać tych wszystkich historii, jeżeli nie jest się upartym. A ja przez ostatnie lata wysłuchałam setek smutnych historii. Historii o tym, jak państwo zawiodło, podkreśliła Rudzińska-Bluszcz. Kandydatka na RPO przekonuje, że wielu takim osobom udało się w ostatnich latach pomóc dzięki interwencji Biura Rzecznika. Od lat pomagam, ja i 300 wspaniałych pracowników Biura RPO, ludziom, którzy doszli do ściany, wskazała. Teraz posłowie i senatorowie mają władzę, by pomóc zwyczajnym ludziom, wybierając jak najszybciej nowego rzecznika, dodała Zuzanna Rudzińska-Bluszcz.